Hej, siemanko, witam was wszystkich po raz kolejny. Przez przypadek wyłączyłem nagrywanie, więc, ale poza tym był dosyć długi odcinek, więc mi to specjalnie nie przeszkadza, nie wadzi. Okej, okay, to jest wybrane. Jeszcze raz zapis i możemy zaczynać. Przynęty rozłożone, co teraz? Może umówiły się na jakieś hasło? Wiesz, gdybyś czuł, że już nie dajesz rady. No i co wtedy zrobisz? Nie wiem. Uspokoję cię jakoś. Ej, co ty gole? Nie będziesz w stanie. Regis poczuł krew. Gdzie? Dobra. Noż pizdu! Wypierdalać, kurwy! Nie mycę! Dobra, raz, dwa, trzy. No, ja, Fleder, wypierdalaj, głupi. Głupia kurwo, wypierdalaj. Noż chuj ci w dupę, jebany celu. Dobra. Okej, nie wyszło. O, w pizdu. No i kurwa wybuch. Jebany. Dobrze, posłyszę kolejny. Dobra, trzeba zająć się kulami. Okej. Okay. No jak mnie ten Fleder nie będzie kurwiał, to tu... Dobra. O, pizdziet! Pizdziet! Wytrzymaj jeszcze, już cię opuszczam. O! Zajebiście! Udało się. Musisz jeszcze wytrzymać. Za kilka godzin krew zaschnie, jej zapach nie będzie ci. Zabiorę cię stąd. Mikstura. Kurwa. I koleś tak przetrzyma 200 lat. Ja pierdolę. W tym stanie nie dasz rady jej przygotować. Pomogę ci. Kurwa, jestem w szoku. Lepiej ci? Cóż, szczytową formą bym tego nie nazwał i zapewne nieco mi zajmie, nim dojdę do siebie. Ale dziękuję, już lepiej. Nie powiedziałeś mi, że tak to będzie wyglądało. Nie ma o czym mówić. Jest o czym mówić, bo jakbym wiedział, że poddasz się takim torturom,
to co byś zrobił? Znalazłbym Detlafa w inny sposób. Tyle, że ja nie chciałem żadnego innego sposobu. Nie pomyślałeś o tym? Nie, bo żadne rozumne stworzenie nie chce się narażać na taki ból. Pod tym względem niczym nie różnicie się od nas. Mówiłem ci, w ten sposób spłacam dług, rozumiesz? Wielki dług, który zaciągnąłem u Detlafa. Gdybym miał zrobić to jeszcze raz, nie zawahałbym się. Przygotowałem pogłos. Na pewno zrobiłeś wszystko wedle receptury. Nie pomieszałeś proporcji i czasu ważenia. To ważne. Najmniejsza pomyłka, nawet wiedźmina, może drogo kosztować. Spokojnie. Mam trochę wprawy w ważeniu eliksirów. No dobrze. W takim razie zaczynajmy. Ja pierdolę. Kocham tę grę. Przepraszam. Ja tylko na szybko. Wepchnął się pan w kolejkę. Ależ, panie hrabio, mam spotkanie. Zaraz ra... Proszę pana, pan był pierwszy. Proszę, pan usiądzie. Ten pan był tu pierwszy. Rusz się w tej chwili, bo pożałujesz. A, rozumiem. Nie wiedziałem, że to znajomy jaśnie pana hrabiego. Wtedy kazałem mu zejść i ustąpić miejsca, żebyś widział, jaką miał minę. Nieźle mu daliśmy popalić, prawda, Detlafie? Korwoganko? I wtedy moja matka, proszę sobie wyobrazić, uparła się, żebyśmy kupili ten młyn. Zabawne, prawda? Ojej. Ale przynajmniej teraz mam co opowiadać przyjaciołom. Wybacz mi. Co? Ale czemu? Przecież... No naprawdę musiało się coś stać. Że zabił swojego przyjaciela prawie. Kumpla. No, nareszcie się obudziłeś. Wierzgałeś jak jakieś zwierzę złapane w sidła. Zacząłem się obawiać, że jest po tobie. Dlatego siedziałem obok. Nie było to zbyt przyjemne. Ale ważne, że się udało. Co zobaczyłeś? Zamordowanie Delacroix nie przyszło Detlafowi łatwo. Wygląda na to, że się z nim zaprzyjaźnił. Mimo to go zabił, a ciało poświatował. Potem wpadł w furię i oderżnął sobie rękę.
którą dokonał morderstwa. Bardzo interesujące. I zupełnie niepodobne do Detlafa. Widziałeś coś jeszcze? Jakąś kartkę. Widziałem sytuację, w której Delacroix bezinteresownie okazał Detlafowi sympatię. To był chyba początek ich przyjaźni. Skąd ta niepewność w twoim głosie? Bo to nie było nic wielkiego. Zwykła, codzienna sytuacja. Przecież wizje miały być związane z silnymi emocjami. Widocznie w Detlafie właśnie takie emocje wywołała. Zważ proszę, że później jednak dokonał mordu na Delacroix. Zabicie kogoś, kogo darzy się sympatią, nie może obejść się bez emocji u nikogo, nawet u wampira. Widziałeś coś jeszcze? Było coś, co pojawiło się w wizji dwukrotnie. Stoisko Pucybuta. Detlaf poznał tam Delacroix i wrócił w to samo miejsce po jego zamordowaniu. Osobliwe. Kram znajdował się chyba gdzieś w portowej części miasta, a sam Pucybut zachowywał się, jakby znał Detlafa. To byłoby jeszcze bardziej osobliwe. Może warto porozmawiać z tym młodzieńcem, choć nie spodziewałbym się rewelacji. To nasz jedyny trop. Idę pogadać z dzieciakiem. Idziesz ze mną? Dołączę później, jeśli pozwolisz. Nie czuję się jeszcze na siłach, żeby stąd wychodzić. Rozumiem. W takim razie odpoczywaj. Wrócę, jak się czegoś dowiem. A co to była za kartka? O, level up. No i bardzo fajnie. Potrzebuję trzech, żeby móc sobie rozwinąć postać w kierunku mutacji. To będzie zajmijesz to. Oj. Nie ten. Emil Regis Ratatole. Ratatole. Dobra. To idziemy teraz w kierunku questu. Zobaczymy dokładnie, co się tam znajduje. O co dokładnie chodzi. I będzie, kurde, bajeczka. Jaka ta historia jest świetna. No kurde. Ale naprawdę mi się, kurczę, każdy aspekt tej gry podoba. To jest bez kitu taki motyw, gdzie wydają gry jako DLC, a nie DLC, żeby mieć pełną grę. Sakra. Cudne. Uwielbiam twórców. Uwielbiam CD Projekt Red. Kurde, szkoda, że to jest ostatnia część o Wiedźminie, a jest tak kurwa miodna. Gdyby trzosik pusty nie był. Złapaliśmy cię, gdoj! No, to jak to wytłumaczyć? Nieważne, czy leje, czy słońce przypiega przez tydzień, tutaj zawsze jest błota po kostki. Nie moja wina, taki mamy klimat. Co rano wylewasz, pomyję, tu i przed naszym warsztatem, żeby ludzie sobie buty brudzili i do ciebie przychodzili czyścić. Panowie, to są jakieś spiskowe teorie. Zaraz ci te teorie spiszę pasem na dupie. Dawać go! Zostawcie go. A ty co za jeden? Kurwa, twój pan i władca. Dwójka. Wiedźmin. Wiedźmin. I radzę wam wrócić, skąd przyszliście. Myślałem, że wiedźmini to przed potworami bronią, a nie chronią oszustów. Ten mały jest mi potrzebny. Muszę z nim porozmawiać. Gadaj sobie z nim ile chcesz, ale po tym, jak mu skórę wygarbujemy. Odstąp! Urywać ci głowę? Nie ma mowy. Nie? To proszę bardzo. Możemy i tobie przy okazji spuścić manto. Mnie tam wszystko... Nie, kurwa. Walka na pięści, nie lubię. Chłopie! Jedziemy w pojemy przy błędo! Dobra. Ale chcę ci się pomagać, młodociarz! Możesz jeszcze się poddać. Ło, panie, ja chcę tutaj cofnąć się, wypierdzielaj. O, to jest.
Kurwa. Weź kurde w dupę się cmoknij. Okej, okay. Wow, panie. Oh. What? Ej, sorry. What the fuck was that teraz? Co to ma znaczyć? Co to za bójki? Zlecenie księżnych. A da. Nie. No dobra, nieważne, ja chcę kurwa zakończyć i bez kurwa dodatków, dziękuję, chcę wyjebane, naprawdę nieważne, 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 jak ja nie lubię kurwa takich sytuacji, pierdolony gówno, dziękuję, naprawdę nie cierpię sytuacji, którą mam godzinę, żebym nie pomylił sejmów. 27, ok. Enter. Ewidentnie było widać, że to był jakiś bug. Gościa obaliłem, odskoczyłem i mnie wywaliło do tyłu. I umarłem. No to fajnie, fajna gra, dzięki. I miałem jeszcze tyle życia, więc nie byłem w stanie walczyć, więc what the kurwa fuck. Jeszcze nie mogę sobie przerwać. To jest najgorsze. Nie lubię, akurat to mi się nie podoba, że mimo wszystko gra nie pozwala ci wczytać w trakcie dialogów. To jest straszne. Problem tego właśnie jest taki, że chciałem powtórzyć walkę, bo uważam, że to był bug i nie powinno to takiego miejsca mieć. Nawet jeżeli, kurde, koleś zamachnął się z drugiej strony. Fakt, ale kurde, uniknąłem tego i nagle odlatuję do tyłu. What the kurwa fuck. No, to jak to być? Nie moja. Dobra. A ty? Była Wiedźminem, więc zostajemy przy Wiedźminem. Nie mam o. Nie? Oj, oj, błąd. Dobrze, okay. Nie wiem, co się błędo. Odechcę ci się pomagać, młodocianym oszustom. O kurwa. Okej. Okej, okay, dobra, teraz pod te. O panie, ale się zwiechło. No. Oj, oj, błąd. Od lewej go wezmę. O Jezu. Aha. Dobra, teraz to się kurwa mści i wypierdamy. Dziękuję. I tak to wygląda. I tak jak rozumiem, że walka na miecze jest... Co to ma znaczyć? Co to za bójki? Utrudnione i... Na zlecenie księżnej prowadzę dochodzenie w sprawie bestii. A tak, coś słyszałem. A ci tutaj, to co? Mam litość, bo jesteście tak głupi. Jego małe nieporozumienie. Już rozwiązane zresztą. Rozumiem. Protegowanego księżnej przesłuchiwać nie będziemy, ale tych to co innego. Pójdziecie z nami, posiedzicie trochę w celi, to wam się odechce, wygłupów. I co? Idziemy. Gnoje. Nic mnie tak nie drażni jak to, że Wiedźmin może dostać od trzech wsiurów. Niesamowite! Ależ ty umiesz machać tymi łapami. Nie szukasz może pracy? Stworzylibyśmy zgrany duet. Jak by to miało wyglądać? Tak.
Jak by to według ciebie miało wyglądać? No, najnormalniej w świecie proponuję ci spółkę. Ja bym zajmował się swoją robotą, a ty byś stał na straży. No i jesteś ode mnie silniejszy, więc rano byś nosił pomyję i pomagał mi robić błoto. Czyli z tym błotem to prawda. Słusznie chcieli ci spuścić manto. No wiesz, trzeba sobie jakoś radzić, nie? No, to jak będzie? Wchodzisz w to, czy nie wchodzisz? Zastanowię się. Interesuje mnie pewien człowiek. Zaraz, zaraz. Zanim przejdziemy do pogaduszek, zapraszam na krzesełko. Ale ja mam czyste buty. W tym mieście nikt nie ma czystych butów. Chyba, że wyszły właśnie spod mojej ręki. Zapraszam! No, dobra. To o co chciałeś zapytać? O jednego z twoich klientów. Wysoki, nosi ciemny, elegancki surdut. Nie jest stąd. Cudzoziemiec. Coś mi świta. No, nie ukrywam. Jakaś skromna sumka mogłaby mi odświeżyć pamięć. Ile? Powiedzmy, wystarczy... 500 koron. Co? Chyba oszalałeś. Na co ci tyle pieniędzy? No jak to na co? Planuję rozwinąć interes. Wiesz, mieć kran z takim wielkim, kolorowym szyldem. I chcę też kupić nową skrzynkę, pasty, szczotki i takie tam. A jak wystarczy pieniędzy, to zainwestować w pralnię, żeby pomyje taniej wychodziły. Widzę, że masz już cały biznesplan. A jakże? Ale wiesz, potrzebuję kapitału. Negocjujmy. No dobrze. Może się jakoś dogadamy. Niech mu będzie. O, no widzisz, wiedziałem, że się dogadamy. Niech będzie. Na tyle mogę się zgodzić. Piękne dzięki, nie zapomnę ci tego. No dobra, a teraz do rzeczy. Nie wiem, jak się nazywa ten, kogo szukasz, ale to mój stały klient. Co kilka dni przynosi mi buty do czyszczenia. Jest taki dobry, że zawsze płaci więcej niż trzeba. Wiesz, gdzie go znaleźć? Nie, ale możesz ty na niego przecież zaczekać. Może przyjdzie. Nie mam na to czasu. Na pewno nie wiesz, gdzie go mogę znaleźć? Może widziałeś, skąd przychodzi? No przecież jak czyszczę buty, to chyba nie mam czasu gapić się, skąd przychodzą klienci. Co nie? Ha, widzę, że marnie wam idzie. O, jesteś. Lepiej ci? Tak, dziękuję. Powietrze tutejszych nekropolii nadzwyczaj mi służy. A teraz pozwól, że zadam właściwe pytanie. Widzisz tę buteleczkę, chłopcze? Jedna kropla dodana do pasty sprawi, że nawet najbardziej zabrudzony but wystarczy przetrzeć, aby lśnił jak kopuła katedry świętego Lebiody. Dzięki temu, mniej pracując, możesz obsłużyć 3 razy więcej klientów i o wiele więcej zarobić. Dam ci ją, jeśli mi powiesz, gdzie mieszka człowiek, którego szukamy. No, ale nie zrobicie mu nic złego, prawda? No bo ten pan jest może trochę dziwny, ale naprawdę bardzo miły. Ależ skąd? To nasz przyjaciel. Ostatnio trochę się popsztykaliśmy i teraz chcielibyśmy z nim porozmawiać. No dobrze, niech już będzie, powiem. Buty zawsze zostawiam mu przy jednym domu w porcie, takim z czerwonymi drzwiami. Ale nie wiem, czy tam mieszka. Warto to sprawdzić. Może znajdziemy tam jakiś trop. To może zanim pójdziecie, zaopiekuję się pańskimi nóżkami. Z całym szacunkiem, ale te buty mogłyby być czystsze. Dziękuję. Ale może innym razem. Nieźle sobie poradziłeś z tym małym. Do dzieci trzeba mieć właściwe podejście. Tak, właśnie widziałem. Znaczy, trzeba je przekupywać właściwymi rzeczami. Nie, niestety. Z masakra. Ale to jest w sumie prawda i to jest trochę smutne, bo nawet
Nawet jak w pracy mam takie sytuacje, że z dzieciakami muszę pracować, bo to jest dosyć częste, to zawsze je się przekupuje, czyli że o, jak będziesz cicho, to dostaniesz to, jak widzisz rzeczy, to tam, to... To o nich mówił Kucymierz. Gdzie te czasy, gdzie normalnie można było dostać w pierdol i nikt nie miał razy? Dobra, ale to już to, co znajduje się za tymi czerwonymi drzwiami, dowiemy się już w następnym odcinku, więc oglądajcie i wyczekujcie. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!